Witam serdecznie na kanale. Dziś ponownie gościmy Jacqueline. Dzień Witaj, dobry. Jacqueline. Dzień dobry. Ostatnio rozmawialiśmy na temat Twoich doświadczeń śmierci klinicznej, a dziś porozmawiamy na temat Twojego doświadczenia OB, które miało miejsce w 2020 roku i dotyczyło jak gdyby takiego rodzaju przepowiedni dotyczącej właśnie chipowania ludzi, tak? Ponieważ chodziło tam o coś, co ty właśnie potem odebrałaś jako to przeszczepienie chipu w firmie Neuralink Elona Muska, jako właśnie to doświadczenie OB z 2020 roku. Jak wyglądało to doświadczenie? Tak, moje doświadczenia OB są zawsze spontaniczne. Ja nigdy nie dążyłam do tego, żeby uczyć się wychodzenia z ciała i nigdy tego nie chciałam. Nawet kiedyś nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Dopiero naprawdę bardzo późno trafiłam gdzieś w internecie, już w czasach internetu, że to właśnie są doświadczenia poza ciałem. Ale na początku mnie nawet czasami to przerażało, a czasami było przyjemne, ale to było tyle różnych doświadczeń, o których nie jestem w stanie jednocześnie powiedzieć, ale powiem o bardzo ważnym dla mnie doświadczeniu. Było to w roku 1920, więc czasy korony, w czasach W takich. 2020, tak? Bo w 1920 pewnie też były jakieś przeżycia, ale to już z Ja perspektywy powiedziałam innego wcielenia. 1920. Ojej, popatrz. No tak, przejęzyczenie, ale Odwracałem tak, jakieś w wspomnienia. 2020 w czasach korony, zdaje się, że nawet w tym 1920 też było jakaś epidemia, bo coś było Tak, tak, w latach. Tak? Hiszpanki. A może gdzieś tam widzisz podświadomie coś tam No, kto wie. wpadło, kto wie. No w każdym razie w czasach, kiedy cały świat został zamknięty w domu, to też był jakiś niesamowity okres i niesamowite doświadczenie, że jednak elity zdolne są do tego, żeby wstrząsnąć całym światem i tak zastraszyć ludzi, żeby nie mogli wyjść nawet do lasu czy gdziekolwiek. I tak naprawdę z perspektywy teraz czasu możemy sobie to ocenić, że ludzie z tą samą chorobą mogą pójść do pracy i nawet pracować nadal w masce, a wtedy nie można było zapraszać nikogo do domu i tak dalej. No ale przeżyliśmy, mamy to już za sobą, mieliśmy doświadczenie i ze wszystkiego są plusy i minusy, ponieważ uważam, że olbrzymim plusem dla mnie było to, że mogłam bardzo dużo medytować. Nie musiałam wtedy pracować, dostawałam pomimo wszystko pieniążki, także to był ten plus. Gorzej mieli ci ludzie, którzy mieli własną działalność. No niestety wtedy nie mogli otrzymywać pieniędzy, ale ja zawsze się zabezpieczam i pracuję. Jak stół ma więcej nóg, to stabilniej stoi, także ja sobie jedną nogę zostawiam taką właśnie, że gdzieś tam na zabezpieczenie i pracuję również na działalności prywatnej. Ale w każdym razie wtedy miałam bardzo dużo czasu, żeby móc sobie medytować i w jednej z takich medytacji siedziałam na balkonie. Mam tutaj, mieszkam we Frankfurcie nad Menem. Tutaj jest dużo wieżowców. Ja też mieszkam tutaj we wieżowcu i patrzyłam na balkonie na panoramę Frankfurtu. Bardzo ładnie zresztą i miałam pozapalane świeczki. Wprowadzałam się w taki stan medytacyjny bardzo dużo razy. No i w tym stanie medytacyjnym wiadomo, że zmieniają się nasze fale i możemy wtedy różne rzeczy doświadczać, jeżeli mózg jest uspokojony, tak? Bo to chodzi przede wszystkim o to, żeby tego wariata tutaj Tak. wyciszyć. Jeżeli wyciszymy nasze ciało komputerowe, wtedy może się przebić coś innego, co nam ma coś do powiedzenia. No i nie zawsze są to miłe doświadczenia, bo jesteśmy na ziemi i to też nie było dla mnie miłe doświadczenie, ale dające mi dużą perspektywę i mogłam wtedy zobaczyć, że takie rzeczy dzieją się tutaj na ziemi. Zostałam przerzucona podczas mojego wyjścia z ciała, zostałam przerzucona w miejsce, w którym nie wiedziałam, gdzie się znajduję kompletnie, ale było to w podziemiach.
Było to w podziemiach, w których były korytarze i nazwałabym to olbrzymie podziemne miasto. Olbrzymie podziemne miasto, w którym znajdowało się mnóstwo sal. Przypominało to trochę szpitale, przypominało to jakieś trochę więzienia, przypominało to też mieszkania. Mnóstwo nawet jeździły tam jakieś takie małe pojazdy, także były takie nawet trasy, że można się było przemieszczać jakimiś takimi małymi samochodami. No i po pierwsze byłam bardzo zdumiona, że to jest wszystko pod ziemią. Tam były porobione nawiewy i tam to normalnie wszystko funkcjonowało, światło i tak dalej. Przemieszczałam się tam najpierw zszokowana, gdzie się znalazłam. Przemieszczałam się coraz dalej i zaczęłam obserwować, co tam się dzieje. I do pierwszego pomieszczenia, do którego trafiłam, zobaczyłam tam dzieci. Tam dzieci, które były uwięzione. Biedne dzieci były zrozpaczone. Były uwięzione, zrozpaczone. One miały coś w rodzaju takiej celi, ale takiej dosyć ładnej celi, w której znajdowała się toaleta, znajdował się taki aneks, gdzie mogły się może bawić. Coś tam było rzucone w każdym razie, gdzie mogły się bawić i trochę lepsze warunki niż w takim normalnym więzieniu. Ale te dzieci były tam wychudzone i przerażone po prostu. Szłam dalej, spotykałam tych celi coraz więcej, aż dotarłam do takich laboratorii. W tych laboratoriach widziałam postacie, które były poubierane we fartuchy z jakimiś różnymi szczykawkami, no tak jak laboratoria wyglądają, różne rzeczy się tam działy. Nadal nie wiedziałam, o co tam chodzi. Aż przemieszczałam się z ciekawością coraz to dalej i zobaczyłam, że są tam miejsca, gdzie są ludzie poprzypinani pasami do jakichś takich foteli podobnych do ginekologicznych foteli albo dentystycznych. Z tym, że to były takie fotele, które miały ograniczyć wolność człowieka. I były poprzypinane pasami. Na tych ludziach odbywały się i dzieciach eksperymenty. Tam odbywało się mnóstwo eksperymentów. Tam dostałam taki błysk, że to były takie eksperymenty, jak kiedyś też za II wojny światowej Hitler przeprowadzał takie eksperymenty na ludziach, ale na wyższym poziomie tym razem. I tam były różne takie, można powiedzieć, abteilung, jak się to nazywa, takie miejsca, gdzie w jednych miejscach na przykład zajmowali się tylko klonowaniem, w innych miejscach zajmowali się pracą nad mózgiem. I okazuje się, że właśnie wtedy dostałam taką informację, że oni próbują manipulować naszymi mózgami. To było coś, co było połączone właśnie z moim późniejszym tutaj doświadczeniem, że ja widziałam, że coś manipulują, że coś wszczepiają w te mózgi, że coś, co ma przejąć kontrolę nad człowiekiem. Czyli to jest stworzenie tak naprawdę takiego cyborga, że to tam się odbywało i tam to były dzieci. I dorośli, i na dzieciach, i na dorosłych. Były też takie miejsca, jak przemieszczałam się dalej, gdzie dzieci były. To było straszne, bo tam była pozyskiwana krew dzieci, i z tego robiony był jakiś specyfik, taki świecący specyfik w takich probówkach, który miał dostarczać energii w jakichś rytuałach. Ja do tej pory nie wiem, ja się rozpytywałam, mnóstwo ludzi mówiło mi o tym,
Że są takie sekty na świecie, że gdzieś tam nawet jacyś VIP-owie korzystają z tego, że wzbogacają swoją krew. Ja nie umiem tego określić, bo nawet słyszałam jakąś fachową nazwę tego, że z dzieci pozyskiwane są właśnie takie wzmacniające układ immunologiczny i cały odmładzający układ człowieka, jakieś substancje. W każdym razie ja to widziałam w takich probówkach, w takim kolorze jakby pomarańczowym, że coś na tym rodzaju, to świeciło nawet troszeczkę. Nie wiem, czy to było tylko w moim takim odbiorze, ale w każdym razie wiedziałam, że to jest przekazywane do tego, żeby móc wzmocnić kogoś, przy czym te dzieci traciły oczywiście życie. Wyobraź sobie, te dzieci tam traciły życie. Tak samo widziałam mnóstwo nieudanych eksperymentów, poucinane nogi, jakieś inne rzeczy, że doszczepiali jakieś implanty, które na przykład chcieli, żeby nogi odrastały, żeby działy się jakieś rzeczy i eksperymentowali na żywych ludziach. My tutaj, wiesz, ja jestem weganką i nie kupuję żadnego kosmetyku ani żadnej rzeczy, która by należała do cierpienia zwierząt i jest to już dla mnie niesamowitym cierpieniem, a tam na istotach na wyższym poziomie świadomości, bo zwierzęta oczywiście mają uczucia i świadomość tak samo, ale dzieci i ludzie mają na wyższym poziomie te emocje i tak dalej, bardziej potrafią to zrozumieć. I te eksperymenty się tam odbywały. To było tak rzeczywiste i tak wstrząsające doświadczenie tego, co zobaczyłam, że po powrocie z powrotem byłam tak rozdygotana, moje ciało nie mogło dojść przez jeszcze mniej więcej 3 dni do takiego normalnego funkcjonowania, bo nie mogłam nic zjeść i trzęsło mną i było mi cały czas niedobrze i próbowałam się dowiedzieć, gdzie takie coś się znajduje. Ja zaczęłam wydzwaniać do wszystkich ludzi, którzy mogliby mi w tym pomóc. No i ostatecznie dowiedziałam się, że gdzieś tam w Colorado, gdzieś tam jeszcze, że faktycznie znajdują się takie miejsca, że są mapy tych miejsc. Nawet pokazywał mi nawet znany jeden z polskich takich ludzi, którzy, no takich też mentorów, nie będę publicznie tutaj mówiła nazwiska, ale w każdym razie byłam nawet na takim spotkaniu, także dowiedziałam się, że takie coś faktycznie istnieje. No i jednym z tych przeżyć było właśnie zobaczenie tego, że wszczepiają coś w mózg i że wtedy mogą sterować tymi ludźmi, że w ten sposób będą mogli sterować. No i okazało się, że to teraz ogłosili publicznie, że Elon Musk wszczepił pierwszego chipa w mózg ludzki. Nie mówiąc o tym, ile ludzi poniosło śmierć, ilu było zaginionych w jakichś łapankach i ile różnych eksperymentów odbywało się na cierpieniu ludzkim, ale w każdym razie do nieświadomej części społeczeństwa, którzy myślą sobie, że boski Elon Musk teraz wymyślił coś cudownego, dotarła informacja, że w 2019 roku rozpoczął takie działania, a teraz zostało to uwieńczone tym, że ludzie będą mogli mieć taką możliwość wszczepienia sobie takiego chipa w mózg. To jest firma Neuralink się nazywa. I że ten interfejs ze światem będzie mógł być za pomocą myśli. Czyli jeżeli pomyśli sobie ktoś z takim chipem, który będzie no po 100 albo zwielokrotnione 1000 razy miał możliwości ściągania informacji, bo będzie interfejsem połączony na przykład no tak jak chat GPT, prawda? To od razu będzie taki człowiek posiadający taki chip mógł nauczyć się na przykład języka obcego.
bo tylko o tym pomyśli, że chce się nauczyć szybko chińskiego i wchłonie. Ten chip daje takie możliwości, że wchłonie natychmiast język chiński na przykład. Bo przecież to już się dzieje w sztucznej inteligencji, bo to jest część sztucznej inteligencji. To już się dzieje, że piszemy w czacie GPT, czasami ja się tym tam zabawiam i piszemy sobie, przetłumacz mi na jakiś tam inny język, to tłumaczy na arabski, przetłumacz mi na taki, na inny i nawet pisze językiem arabskim. Nie wiem, czy bawiłeś się tym, ale jest taka możliwość i potrafi taki czat GPT napisać całą książkę, jeżeli zapodasz tematykę. Okazuje się, że po wszczepieniu tego chipa będzie taka możliwość, że będzie można taką książkę napisać od razu. Także człowiek, który będzie posiadał takiego chipa, będzie miał mega zdolności jako na przykład pracownik jakiejś firmy. To znaczy, tak, ogólnie o tym zdarzeniu słyszałem. Wiem, że ten chip, który teraz tam ktoś komuś wszczepili, on miał tylko ułatwić jak gdyby osobom, które mają na przykład kłopot z motoryką, prawda, albo mają kłopot jakiś, jakby to powiedzieć. Chodzi o to, że one mogą na przykład sterować sobie wskaźnikiem myszki za pomocą myśli, prawda? Na razie to jest tylko na tej zasadzie ta komunikacja z urządzeniem, z komputerem. Prawdopodobnie, pewnie można tak spekulować, że jeżeli oczywiście rozwinie się to do takich możliwości, że również ten chip będzie elementem pamięci mózgu, no to wtedy jak najbardziej po połączeniu z technologią na przykład sztucznej inteligencji, taki człowiek w zasadzie nie ma ograniczeń intelektualnych, zdolności, więc kto wie, do czego to doprowadzi. Kiedyś baliśmy się na przykład modyfikacji genetycznych, prawda, że będzie się produkowało ludzi o dużo lepszym usposobieniu, intelekcie, ciele fizycznym. No, nie wiemy, dokąd doprowadziły te badania genetyczne, czy to jest faktycznie już gdzieś tam inicjowane, ale teraz na przykład ten chip spowodował, że znów martwimy się, że właśnie tak jak powiedziałaś, będziemy tworzyć hybrydy ludzi z komputerem, jak gdyby, prawda? Czyli takie biomechaniczne jakieś organizmy. Tak, Ciekawe, ciekawe. jeśli ktoś na przykład jest architektem i w tej chwili musi poświęcić bardzo dużo czasu, żeby zaprojektować jakieś centrum handlowe, czy jakieś parki, czy centrum rozrywki, to posiadając takiego chipa, jakichś takich lepszych, bo to jest też pewnie związane z tym, że jak mamy marki samochodów, to też te chipy będą o różnych takich możliwościach, to będzie mógł takie centrum handlowe czy tam inne rzeczy zaprojektować momentalnie. Teraz rodzi się pytanie o pracowników, którzy będą chcieli pozyskać pracę, bo ten chip oczywiście będzie kosztował. To mniej więcej uważam, że wygląda w tej chwili, jak w tym świecie teraz. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak szybko wzrosła ilość operacji plastycznych. Jak Tu w rozumiem. Polsce też to zauważam, szczególnie właśnie powiększenia ust, tak, to już teraz jest plaga, szczególnie wśród młodych osób do 40 roku życia. Tak. Naciąganie, wiesz, Tak. naciąganie i mnóstwo innych rzeczy, także już za krótki czas to plastikowe postacie, plastikowi ludzie będą poruszali się po Tak, ulicach, dokładnie. Ja sobie bo teraz przecież. przypomniałem, że był taki film fabularny właśnie o takim chipie, który spowodował, że osoba, która go miała wszczepiony, miała nadnaturalne zdolności. Szukam tytułu tego filmu, żeby polecić. Oczywiście proszę. No tak, te operacje, sztuczni ludzie, to jest wszystko teraz ciągle tylko cała nasza popkultura, to wszystko, czym nas karmią, prawda, ta obyczajowość nawet. Ona to wszystko dąży tylko i wyłącznie na tym, żeby się skupić na ciele fizycznym. To jest nasza wizytówka. Utożsamianie się z ciałem, prawda? Tylko i wyłącznie
dbanie o ciało jest gwarantem osiągnięcia sukcesu, no to pochodzi no, z Ameryki, prawda? To są właśnie to jest taki amerykański styl życia, który no niestety teraz w Europie świeci triumfy i tak jak kiedyś na przykład w Polsce nie trzeba było korzystać z psychiatrii, z psychologii tak powszechnie, tak właśnie przez wychowanie kolejnych młodych pokoleń nie widzi się w tym nic złego, że każdy ma psychiatrę na przykład albo psychologa. Kiedyś był to rodzaj wstydu społecznego, że oj, nie może się przyznać, że mam jakieś kłopoty psychiczne. I tak samo Tak. jest teraz z tymi sprawami. Kiedyś ktoś patrzył krzywym okiem, prawda, a zrobił sobie operację plastyczną, ha, ha, ha. Można było tam czasem się zaśmiać, a teraz to jest naturalne. Nie wolno nawet skomentować takich rzeczy, ponieważ jest się wtedy nietolerancyjnym. Więc odwracamy jak gdyby to, jak widzimy społeczeństwo. Tak, Ciekawe. ale teraz jeszcze właśnie z tym neurolinkiem i z tym chipem Elona Muska, to też prowadzi do dalszych jakichś przemyśleń, że to w takim teraz bardzo szybkim tempie się to wszystko rozwija, bo kiedyś, nie wiem, 200 lat temu, to zanim coś tam nastąpiło, to trwało to latami, a teraz to naprawdę jest w bardzo przyspieszonym tempie. Także wygląda to moim zdaniem w ten sposób, że już w krótkim czasie, kiedy pracodawcy będą chcieli przyjmować wydajnego pracownika, to w CV będą patrzyli, czy ma jakiegoś tam chipa, który im doda dodatkowych umiejętności, na przykład posługiwania się, nie wiem, jak jakiś pracownik fizyczny, to 10 koparek od razu, Tak, no, czy tam tak. jakiś informatyk, który będzie mógł tworzyć nie wiadomo jakie rzeczy, bo będzie miał tego chipa, który mu umożliwi właśnie robienie tego, nie wiem, kiedyś był taki, jak się nazywał, taki Bruce, taki był śmieszny film, Bruce Wszechmogący. Wszechmogący. Że właśnie, że będzie taka możliwość, że ci wszyscy, którzy będą posiadali, to będą mogli to robić. No i oczywiście będzie miało to związek też z uzdrawianiem, bo wiele rzeczy, które w tej chwili są w medycynie niemożliwe, to pewnie przez tego chipa będą możliwe. No i wszystko by było dobrze, gdybyśmy tutaj żyli na Ziemi, w którym jest już tak naprawdę oczyszczona ta energia ze wszystkich złych emocji, ze wszystkich złych myśli i ze wszystkich wojen, to dlaczego nie? Moglibyśmy z tego korzystać, bo przecież mamy dużo fajnych rzeczy, jak internet, Tak. który nam bardzo pomógł, mamy inne rzeczy, no na przykład mamy też komunikację przez komórki, no komórki nie tak nie do końca, bo cieszymy się z tym, że możemy komórką zrobić zdjęcie, z komórką skomunikować się momentalnie ze Stanami Zjednoczonymi, możemy komórką napisać maila i tak dalej, a z drugiej strony jest inwigilacja, bo wszystkie nasze dane, ja co chwilę otrzymuję wiadomość, jakie miejscowości zwiedziłam, gdzie robiłam, w jakiej restauracji byłam i tak dalej, i tak dalej. Próbowałam to już tyle razy wykasować, żeby mnie nie śledzili, nie da rady. Także wszystko jest o nas, ten nasz profil jest już stworzony. Profil każdego człowieka mają stworzony i gdzieś tam mówią, że jeżeli za dużo razy pojawia się jakieś tam słowo, no to jeszcze bardziej przypatrują się tej osobie, aż do tego momentu, że zostaje kontrolowana albo może ktoś przyjdzie. W każdym razie z tym, kończąc z tym, co Elon Musk nam zaproponował, teraz troszeczkę to wycichło, no bo są inne tematy, takie, które wszystkich zajmują i związane wiadomo z czym, ale w każdym razie powiem, że ja cały czas pamiętam bardzo żywo to doświadczenie związane z cierpieniem tych ludzi, zanim to wszystko wyeksperymentowali, żeby mogło być tak jak teraz. Chociaż oni nie podali jeszcze dokładnie wszystkiego, bo oni podali, że ten interfejs jest tylko w jedną stronę, a w drugą nie jest możliwe, ale oni to już wszystko mają, bo nie mogą powiedzieć wszystkiego od razu. To już jest na wysokim poziomie. Robotyzacja jest już w zasięgu ręki. Tylko tyle, że za chwilę zaleje to świat, za chwilę. Ja właśnie wchodziłam też w takie stany medytacyjne i inne i nie wiem, czy wiesz co, to są linie czasowe.
Tak, wiem, wiem. Linie czasowe. No może to inaczej rozumiem, ale słyszałem to określenie. Te linie czasowe to są właśnie, powiem krótko, jak ja to rozumiem, że w jednej linii czasowej ja mogłam się na przykład w moim życiu, kiedy byłam chora, poddać i nie unieść tej tragedii, tego cierpienia i tak dalej, i zostałabym tam pewnie w tej depresji i w tym wszystkim, co by mnie przygniotło, bo nie uniosłabym ciężaru tego, że w jednym czasie może się dziać tyle rzeczy. I na różnych liniach czasowych możemy pójść albo do góry, albo się cofnąć, tak? No i to tak wygląda, że jest taka linia czasowa, z tego co ja widziałam w każdym razie, że faktycznie tutaj jakaś część rzeczywistości będzie zhybrydowana, będzie tutaj owładnięta sztuczną inteligencją, i wiesz, no to jest już takie znane, że będzie można przez patrzenie oczami wchodzić gdzieś, płacić i tak dalej, bo wszystko będzie zawarte właśnie w tym. I to widziałam, że ta linia czasowa jest tak silna, że nie ma szans, tam jest tyle energii, że nie ma szans, żeby to ominąć, bo to się dzieje. Tylko teraz to, gdzie nasza energia będzie chciała pójść, zależy tylko i wyłącznie od nas, bo my możemy wskoczyć w linię czasową taką, że nie będziemy uczestniczyli w tej całej tutaj cyborgami Cybertyzacji, tak? i tym wszystkim, tylko możemy przez rozwój naszej świadomości wskoczyć w taką linię czasową, gdzie tak naprawdę są bardzo wysokie cywilizacje i mogą te wysokie cywilizacje, to wszystko, co proponuje Neuralink i Elon Musk, my możemy to wykorzystywać po prostu z linii boskiej, z linii takiej, że my mamy nieograniczoną ilość możliwości. Nasz mózg jest używany w bardzo maleńkiej części i tylko dlatego, że ludzie żyją w lęku i nie ćwiczą tego, to są zatrzymani w jakimś tam poziomie właśnie świadomości, ale jeżeli przekroczymy te granice tej świadomości na poziomy miłości, to wtedy będziemy mogli to wszystko, co proponowane jest chipem, robić bez problemu, bo już właśnie mnie przecież udało się pozyskiwać, będąc podczas śmierci klinicznej, jednocześnie telepatycznie mnóstwo informacji, mogłam to wymieniać, tylko ja byłam wtedy w innym ciele. W tym ciele nie potrafię tego, bo jestem tutaj na ziemi, ale tam mogłam już to robić, że jednocześnie dostawałam całą olbrzymią ilość informacji matematycznych o algorytmach, o innych rzeczach, gdzie ja nie mam pojęcia tutaj na ziemi, znaczy już mniej więcej wiem, czym są algorytmy, ale nie napisałabym żadnego wzoru matematycznego, a tam ja wiedziałam dokładnie, jak to jest i całą matematykę pojmowałam bez problemu. Czyli to jest taka możliwość, że my możemy właśnie, jeżeli będziemy wychodzili coraz tych lżejszych, lepszych sfer i poziomów, to będziemy mogli to wszystko właśnie robić łącznie z samouzdrawianiem się. Przecież też o tym mówi mnóstwo ludzi, że samouzdrawianie należy do nas, tylko musimy po prostu tego chcieć, przestać jeść ten zatruty pokarm, bo to wszystko jest zatrute, zatrutą wodę, którą pijemy, i wmawiają, że jest sterylizowana i że możemy ją pić z plastiku. To jest wszystko trucizna. Jeżeli zaczniemy wznosić świadomość i odrzucać te wszystkie złe rzeczy, plus te wszystkie złe emocje, wtedy będziemy coraz to bardziej dopuszczać do siebie takie możliwości, że nie będziemy musieli korzystać z komórek, tylko zadzwonimy sobie telepatią do naszego przyjaciela, który przebywa w innej przestrzeni Ziemi. Także to wszystko jest możliwe, co proponuje ten chip,
To wszystko jest możliwe, że możemy całe centra handlowe, całe, nie wiem, ja chcę na przykład bardzo kiedyś stworzyć centrum świadomości i do mnie spływają jakieś obrazy niesamowite, jak takie centrum świadomości mogło być, by wyglądać. Nie mam tylko na to jeszcze czasu, ale tak naprawdę bardzo chciałabym jeszcze za mojego życia chociaż troszkę uruchomić taki projekt, gdzie byłoby olbrzymie centrum świadomości, w którym byłyby badania dotyczące choćby naszych możliwości, naszej aury, możliwości serca, możliwości mózgu i tak dalej, i tak dalej. Tak, to bardzo interesujący temat. Już teraz, w dzisiejszych czasach, jak bardzo nas stresuje czasem to, że gdzieś tam w pobliżu leży komórka, prawda, jak to ogranicza nasz spokój i na przykład możliwości medytacyjne. A co dopiero, jeżeli tą komórkę będziemy mieli pod skórą, prawda, połączoną z mózgiem, że no nie da się tego wyłączyć, będziemy cały czas na bieżąco podpięci online. No i dzięki temu w ogóle nie będziemy mieli już takiego spokoju wewnętrznego. No to już ogranicza rozwój z takiej innej niż fizyczna perspektywy, więc no, służyć to ma tylko i wyłącznie temu, żeby człowiek był jak najbardziej tylko i wyłącznie człowiekiem, takim namacalnym, fizycznym, tu zagłębionym w tej rzeczywistości, żeby absolutnie nie odchodził od tego, co napędza, prawda, ten świat, czyli podaż i popyt. No niestety, ku temu zmierza właśnie ta cybernetyka. Dla zainteresowanych ciekawe pozycje to film Ulepszenie, Upgrade, który właśnie opisuje właśnie człowieka, który ma takiego chipa. Gra komputerowa Cyberpunk, która też właśnie opisuje taki świat troszeczkę przyszłości. I film też na przykład Jestem Bogiem, prawda, w którym za pomocą No tak. pigułki, narkotyku też człowiek nagle osiągnął wyższy poziom intelektu i też mógł to potem wykorzystywać. No to już nie cybernetyka, ale coś innego. Może teraz na zakończenie jeszcze, tak żeby troszeczkę odejść od tych, no jakby nie było, trochę negatywnych spraw, które skądinąd powodują w nas lekkie poczucie takiej dezorientacji, prawda, że jednak czujemy, o kurczę, rzeczywiście znów przypomniałaś, Żaklino, że ten świat wcale nie jest taki wesoły. Ale ja na końcu powiedziałam, jeżeli mogę przerwać, przepraszam, Tak. Rafale, powiedziałam coś znów pozytywnego, bo cały czas moim mottem tutaj i tym, że ja wyzbyłam się lęku, jest to, że jeżeli będziemy podnosili naszą świadomość, to możemy pójść do lepszego świata i wcale nie potrzebujemy tego chipa i możemy żyć w lepszych, o wiele lżejszych warunkach, gdzie mniej się pracuje, bo tak jak powiedziałam, nie wskoczymy od razu na bardzo wysoki poziom, gdzie tam już będzie niebo i nic do robienia, tylko musimy przechodzić stopniami pomalutku, ale możemy wskoczyć do takiego miejsca, gdzie naprawdę zaniesie nasza świadomość. Także dlatego zachęcam cały czas stoję bardzo twardo przy wznoszeniu świadomości. Słyszałam nawet, czytałam też etymologię tego słowa, świadomość, i w etymologii tego słowa jest oczywiście tak, żeby te wiadomości cały czas dobywać, wiadomość, tak? Żeby zdobywać, ale ktoś też wytłumaczył mi, że świadomość można podzielić na dwie części i to jest świadek miłości, świadomość. Różne interpretacje są, w każdym razie spodobało mi się to, świadek miłości i tutaj połączenie świadomości z miłością, czyli obszarem, gdzie możemy się poczuć wreszcie bezpiecznie, będzie takim dla mnie motywem końcowym, na którym bym zakończyła tutaj akurat opowieść o tym, żeby ludzie nie bali się tego wszystkiego, żeby mieli tylko i wyłącznie świadomość, że to do tego dąży, że oni chcą to zrobić, ale uciekajmy stąd, jak tylko możemy, na zasadzie wzbogacania naszej świadomości. Teraz tak z innej strony zapytam o taką jedną rzecz, o której też tam wspomniałaś kuluarowo, a mianowicie o istotach, osobach, które przestały żyć i wpadają w taki rodzaj zapętlenia się w tym w rodzaju śmierci, który przeżywają przez nieokreśloną ilość czasu po swojej fizycznej śmierci. Co mogłabyś tutaj więcej na ten temat nam powiedzieć?
Tak. No, najważniejszą rzeczą jest to, że nie było nas 100 lat temu, nie będzie nas za 100 lat. Zawsze to jest takim kluczowym mottem, którym próbuję przekonać ludzi do tego, że skądś pochodzimy, gdzieś odchodzimy, to nasze życie jest tylko tutaj takim króciutkim wycinkiem tej całej nieograniczonej wielkiej wieczności i że tak naprawdę zanim tutaj przeszliśmy, to było też śmiercią tamtego świata, czyli przejście. Ja śmierć nazwałabym słowem przejście. Zanim tutaj przeszliśmy na ten świat, było to takim od początku poczęcia, takim zbieraniem różnych energii, bo w momencie poczęcia nie ma tych energii wszystkich jeszcze razem. Te energie się jakby gromadzą i na początku schodzą te energie tutaj bardziej niższe, rodzi się zarodek, powolutku powstaje też serduszko, które już gdzieś tam zaczyna szukać połączenia z tymi wyższymi wymiarami, także tam pierwsze to serduszko już puka, chociaż jeszcze jest to takie malutkie, ale jeszcze nie jest to wszystko razem w kupie w momencie poczęcia, tylko dochodzą do tego cały czas poszczególne energie, bo my jesteśmy tak naprawdę złożeni wielowymiarowi, się to nazywa, tak? Czyli z wielu energii. I te energie w momencie, kiedy jesteśmy jeszcze w stanie prenatalnym, po kolei przychodzą. Na samym końcu wskakuje ta nasza dusza i duch. Tak to wygląda. Także nawet czasem bardzo późno, czasem wcześniej, ta dusza i duch odnajdują już to swoje miejsce i wskakują. No i wtedy jest ta całość, wtedy dziecko może przyjść na świat, czyli jakby jest śmierć tamtej postaci, a przychodzi tutaj. Jest to przejście. Przychodzi życie, ten krótki wycinek, i następuje śmierć. I tak samo ta śmierć nie jest jednym tylko takim etapem, że coś umiera i nie ma nic, tylko jest najpierw ciało fizyczne, potem ciało to całe fantomowe, to też się rozpuszcza. Przez jakiś czas jeszcze siedzi w naszym ciele fizycznym te niższe ciała, to ciało eteryczne, mentalne, to wszystko jeszcze siedzi i to opuszcza powoli. To odchodzi jeszcze powoli. Także ta śmierć mózgu stwierdzona przez lekarza jest już takim no, dobrym obrazem, ale przecież zdarzało się, że ktoś się jeszcze wybudzał, prawda? Bo Tak. jeszcze te energie tam pozostają. One nie są takie, że od razu wychodzą z tego ciała. Dlatego tam w różnych religiach pojawiają się jeszcze poszczególne tam dni, że tyle i tyle czasu, że obserwuje swój pogrzeb, że dobrze jest to ciało pochować. Że jeszcze tam 40 dni gdzieś tam się pojawia, bo faktycznie te religie, te ciała, w religiach jest to ujęte, ale te ciała się rozpuszczają jeszcze. One się tu rozpuszczają też i przechodzą do innych stanów. Te niższe materialne ciała, one kiedyś zostaną wchłonięte przez inne jeszcze energie, te niższe ciała. Natomiast to ciało duchowe jest niezniszczalne i ono gdzieś tam odchodzi. Tak to wygląda w śmierci, tak żeby było wiadomo, że to nie jest tak, że ciało, duch i koniec, i to już jest w takim momencie wszystko oddzielone w jednej sekundzie, już gdzieś tam odszedł i tak dalej. To tak nie wygląda. To wygląda w ten To jest sposób, bardzo złożony że proces, nie jest takie to. to proste, prawda? Tak jest, to jest proces, że jeszcze tam pewne energie muszą się ulatniać pomalutku, pomalutku. Natomiast już ten najpierw wyskakuje ten duch, ten obserwator, który gdzieś tam na zdjęciach jest czasami widzialny w formie kuli, czy gdzieś tam próbuje się komunikować już z tą rodziną i tak dalej. To po pierwsze chciałam powiedzieć, i po drugie, że każdy tutaj na Ziemi ma inny rodzaj życia. Tak jak każda kropla wody jest inna, tak jak każdy płatek śniegu jest inny, tak nasze życia są tutaj czasami
ze wspólnymi jakimiś takimi częściami, ale i elementami, ale tak naprawdę każde życie jest inne i tak wygląda to w momencie śmierci. Każda śmierć jest inna. I tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo duża część tych, którzy umierają, zostaje tutaj jeszcze, bo aż 80 może procent, tak to słyszałam, zostaje tutaj jeszcze na Ziemi czy w tych obszarach astralnych. A to przez to, że nie mają dobrego połączenia jeszcze z tym obszarem duchowym, bo trzeba mieć naprawdę otwarcie, żeby przejść do tego świata duchowego. To wszystko musi być napełnione taką miłością i mieć taką aurę, żeby mogło umieścić się tam, gdzie są te wibracje miłości. Także ten rodzaj najtakiej oczekiwanej przez nas śmierci i takiej cudownej, no nad wszystkim trzeba pracować i na tą śmierć trzeba sobie też zapracować, żeby była świadoma śmierć, że ta świadoma śmierć jest tą najpiękniejszą śmiercią, gdzie otwiera się portal tego światła i wtedy jesteśmy tam wchłaniani, bo tutaj już za życia stworzyliśmy sobie te nasze wibracje, które tam będą przyjęte. Natomiast są różne rodzaje śmierci, tak jak wspomniałam. I to, o co pytałeś, o tym Tak. zapętlaniu, to jest taki rodzaj śmierci, że jest to taki szok, czasami dla żołnierza, czasami dla jadącego motorem, czasami dla kogoś, kto został przygnieciony czymś na budowie, że zupełnie się tego nie spodziewał. Jego świadomość nie jest jeszcze na tyle dobra, żeby w ułamku sekundy to jakoś zinterpretować i niestety nie może sobie poradzić, a żaden z jego opiekunów nie ma do niego możliwości dojścia, bo on jest na innych wibracjach. On ma zupełnie inne częstotliwości w tym momencie. I dlatego to wygląda w ten sposób, że czasami ten moment śmierci zostaje takim zapętleniem, że ktoś odtwarza ciągle, że zostaje jakiś rycerz ugodzony szpadą. I non stop krwawi, ugodzony szpadą pada. Ugodzony szpadą pada, albo spada z jakiegoś konia, albo wypadek samochodowy i znów jedzie ten samochód i uderza go i wpada do rowu i znów jedzie ten samochód, uderza, wpada do rowu. On sobie z tym sam nie poradzi, z tym sobie nawet nie może poradzić jego właśnie ta wyższa, bo każdy ma tą wyższą świadomość w tym świecie tam już pięknym, duchowym i czystym. Tylko żaden opiekun i żaden zja tam z jego aspektów nie może do niego dotrzeć. Bardzo często właśnie podróżnicy astralni i tacy obenauci wykonują właśnie takie polecenia, które dostają też od tych przewodników, żeby uświadomić takim nieżyjącym, że no popatrz, ty tak naprawdę nie żyjesz. Zakończ ten etap cierpienia, żebyś nie wchodził ciągle w to zapętlenie. Także jest bardzo dużo rodzajów śmierci. Te śmierci mogą mieć różny charakter, tak jak wspomniałam wcześniej, że ci wszyscy, którzy są tutaj jeszcze bardzo w różnych nałogach, żyjąc na Ziemi, to te nałogi powodują to, że też będą przyciągnięci tam, gdzie będą się dobrze w tych nałogach będą cały czas tkwili, tak? Tak. Tam. Także to jest właśnie ta kwestia przyciągania. Dlatego tak ważne jest jeszcze wiele innych. Na przykład jeszcze wspomnę o samobójcach, jak to wygląda. Że samobójcy na przykład mają, każdy, kto tutaj przychodzi na ziemię i podpisał, no może nie podpisał, ale podjął się tego, że przejdzie to życie,
Nawet niektórzy nie zdają sobie sprawy, jak jest ciężkie z tamtej perspektywy, ale podpisuje się pod tym, że tak jakbyśmy my poszli w tej chwili zobaczyć na jakąś wojnę i byśmy sobie pomyśleli, no dobrze, jako przygodę, przecież dużo jest takich, którzy chcą gdzieś tam doświadczyć czegoś i mówią, no dobrze, na pewno dam radę i idź zobaczyć jako żołnierz na wojnę na krótki czas, chociaż nie musiałby w tej wojnie uczestniczyć, ale różne okoliczności sprawiają, że on się na tą wojnę, na to pójście tam godzi. I zanim tam poszedł, to żył w normalnych warunkach i nie wiedział tak dokładnie, że tam jest tak ciężko. I pomimo wszystko, jeżeli podpisał ten kontrakt, że na tą wojnę pójdzie, no to musi tam wytrzymać do końca. I my tutaj, przychodząc na ziemię, mamy bardzo, bardzo dużo takich momentów, kiedy będziemy musieli się zmierzyć z tym, żeby pokonać coś. I to nas będzie dusiło, więc nie każdy to wytrzymuje. I wpadając w depresję, to już jest pierwszy sygnał do tego, że depresja jest chorobą śmiertelną, że przychodzi jakby taki moment, że chce zakończyć to życie. No i niektórzy zakończają, ale jego kontrakt był zapisany na przykład na 60 lat, a zakończa to, kiedy miał lat 30 albo 18, bo nie wytrzymał. I wiesz, z taką duszą dzieje się później takie coś, że on musi pozostać tym wszystkim do samego końca. Tyle, że już nic nie może zmienić. Będąc w ciele energią, masz pewne rzeczy, których nie możesz zmienić, a pewne rzeczy, które można zmienić. To jest ten algorytm, który ci przynosi tam trudne sytuacje, i ty w tej trudnej sytuacji możesz to przebrnąć i możesz zmienić swoje życie naprawdę na lepsze. I raptem się okazuje, że wiosna, wszystko się zmienia o 180 stopni i życie może przynieść naprawdę jeszcze nieoczekiwane rzeczy. Ale niektórzy nie przebrną tego i popełnią to samobójstwo, i on wtedy zostanie w tym życiu do końca, będzie musiał to toczyć. Te wszystkie jego osoby, które żyją, będą koło niego, a on będzie tym duchem, który będzie musiał to przebrnąć do końca. Także jest mnóstwo rodzajów śmierci, kochani. I nie wiem, czy ty Ja się myślę, nad że bardzo tym. wyczerpująco tutaj opowiedziałaś o tych rodzajach, o tym, jak przechodzimy właśnie proces śmierci. To wiele razy było opisywane na kanwach różnych książek, ale fajnie, że to właśnie teraz też tak objaśniłaś ze swojej perspektywy. Tak, na tym to polega. Dzielmy się wiedzą, przekazujmy ją, przypominajmy sobie wiele, wiele rzeczy nieistotne, gdzie coś już słyszeliśmy. Warto o tym przypomnieć, żeby znów jak gdyby te wiedzę się z sobą połączyły, scaliły i zbudowały nam jak gdyby też taki rodzaj nadziei i spokoju na to, co przyjdzie, co jest przed nami, a każdego z nas czeka śmierć. Bardzo fajnie tutaj też wspomniałeś o tym, że nie każdy może liczyć na taką dobrą śmierć, prawda? Czyli taką świadomą, tak, racja, bo najczęściej te zapętlenia pojawiają się wtedy, kiedy śmierć jest nagła i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że zginęliśmy, prawda? A ktoś, kto przechodzi sobie taki proces śmierci w spokoju, na przykład w śnie i tak dalej, no może czuć się szczęściarzem, tak niektórzy uważają z żyjących. Choć oczywiście pewnie doświadczymy sami na sobie, jak to wtedy jest, czy jest dużo cierpienia na przykład związanego z tym bólu. Ty przechodząc śmierć kliniczną, czułaś ból na przykład umierając? Nie, Fizycznej nie było akurat takiej. nie czułam, żadnego bólu fizycznego, ale ja słyszałam o tym, że można też ten ból czuć i że takie dusze zorganizowane, które już wiele razy ćwiczyły, mogą wyskoczyć wcześniej z ciała, żeby nie czuć. Właśnie. Też o tym czytałem właśnie, że to czasami to nie chodzi nawet o jakąś śmierć taką w łóżku, na przykład w trakcie jakiejś choroby, tylko jakiś wypadek i przed samym wypadkiem, przed samym zderzeniem nagle ta dusza, i to nawet nie czytałem o tym, że to jakby ta wyższa świadomość, te nasze ja tam i tak dalej, pomaga wtedy po prostu, wyciąga nas z tego ciała, bo samo to cierpienie z tego zderzenia i ból tego ciała już nie jest dla rozwoju i dla doświadczeń istotne, więc a co tam, wyciągamy go już to ciało, niech tam leci. Tak to często też Tak właśnie jest. podobno wygląda.
Słyszałeś też o tym, że można w szoku, w jakiejś na przykład katastrofie lotniczej czy wypadku samochodowym, zdarzają się, tak jak mówię, każda jest inna, że można utkwić we wcześniejszym życiu i toczyć je tak, jakby się toczyło wcześniej, w swojej przeszłości, wpaść w przeszłość i żyć sobie dalej. No, są różne możliwości. Słyszałeś o takim czymś Tak, też? słyszałem, że po prostu z tej chyba nieświadomości, że się zginęło, toczymy dalej swoje życie. Coś w tym Tak, rodzaju, tak? ale To tak. wskakujemy, bo już tego życia nie można W toczyć jakiś fragment dalej. swojego życia, Tak, tak? tylko wskakujemy w przeszłość, w inne wcielenie na przykład. Możemy wskoczyć 200 lat wcześniej, w inne wcielenie, które się nam toczy To ja, ciekawe. i tam sobie żyć, bo to wszystko toczy się naraz, tak? Także to też jest Tak. możliwe. Chciałam tylko pokazać jeszcze taki rysunek, kim jesteśmy tak po śmierci. Później może jeszcze to właśnie wygląda w ten sposób, że po śmierci nie jest się tym, kim się akurat okazuje, że zginęło. Nie tym aspektem, że ginie 30-letni mężczyzna albo 86-letni dziadek. Cały czas my to jesteśmy, cała nasza tutaj energia, która została zgromadzona podczas całego życia. I ona posiada taką specyficzną wibrację. Ta cała energia od momentu, kiedy byliśmy w stanie prenatalnym dzieckiem młodym do momentu tej starości, zresztą zależy w jakim wymiarze, kiedy to następuje, jest to w takiej bańce jakby i to jest ta wibracja całości, czyli nie ma tylko takiego wycinku, że ktoś sobie kojarzy, że taki człowiek, który odchodzi, jest tylko tym fragmentem, którego tam widzimy gdzieś podczas odejścia, tylko właśnie jest tą całością. Bardzo Także fajnie. Ta to. grafika będzie przedstawiona jakby w lepszej rozdzielczości. Tutaj Jacqueline'a prześlę, więc będzie w trakcie filmu przedstawiona. Jacqueline'o, myślę, że to jest chyba też już fajny moment, żeby teraz zakończyć. I oczywiście zachęcamy do pisania komentarzy, ponieważ jeżeli oczywiście Jacqueline'a będzie chętna, to myślę, że kolejne nagrania, jeżeli oczywiście do takich dojdzie, odpowiadałyby na po prostu różne komentarze. Myślę, że to jest dobry pomysł na następne spotkanie. Tych komentarzy też się nagromadziło pod poprzednimi filmami i pewnie najlepsze i też te najgorsze, może z nich jakieś pytania stworzymy. Przywołamy je i Jacqueline postara się może tutaj jakoś tym ludziom rozjaśnić bardziej, wytłumaczyć. Zobaczymy. Tak, powiem tylko króciutko, Rafale, a propos tego, jak ludzie komentują, to pokrótce chciałam pokazać taką książkę i zachęcić do jej przeczytania. Są to poziomy świadomości Davida Hawkinsa. Prawdopodobnie wiele ludzi już ją zna i tutaj te poziomy świadomości są w takiej skali przedstawione. I do 200 są to cały czas poziomy świadomości bazujące na zazdrości, zawiści, jakichś złych emocjach i takim o żal, strach, apatia, wina, wstyd, złość, duma. To wszystko powoduje, że ci ludzie, którzy nie mogą się pogodzić z tym, że ktoś tam widzi coś innego, że są inne wymiary, że wszechświat funkcjonuje i jest miliony planet i tak dalej. Jeżeli do takiego człowieka to nie dociera, to chcę tylko powiedzieć, że jeżeli jest jeszcze na to niegotowy, to żeby nie wysyłał złych emocji, żeby wziął przykład z Rafała na przykład, który nie zgadza się ze wszystkim, co ja mówię i nie zgadza się ze wszystkim, co mówią jego ludzie, którzy na jego kanale wyrażają swoje doświadczenia, ale to jest moje doświadczenie, to jest Rafała doświadczenie, to jest jakiegoś człowieka doświadczenie. I jeżeli ktoś kogoś chce obrazić, to znaczy, że pochodzi jeszcze z tych bardzo, bardzo niskich wibracji i dlatego chrońmy się, przechodźmy na te wyższe wibracje, chwyćmy książkę Hawkinsa i on tam o tym ładnie pisze, że w wymiarach miłości jest akceptacja, pomimo to, że ktoś może mieć odmienne Myślę, zdanie. że
Można już podziękować. Żaklino, dziękuję Ci za obszerne wyjaśnienie tak wielu kwestii, za podzielenie się swoimi doświadczeniami. Życzę Ci wielu pogodnych dni, dobrej wiosny, która natchnie Cię nowymi możliwościami i energią do tego, żeby dalej kontynuować swoją wędrówkę. Dzięki serdeczne za spotkanie. Ja również dziękuję. Na koniec mam taką puentę jeszcze. Mam rodzinę, jestem w ogóle bardzo rodzinna. Mam dużą rodzinę, synów, synowe, wnuczkę, koty i tak dalej. Jedna ze synowych dała mi taką deseczkę tutaj i ona wisi w moim domu. I w tym domu, no jest na początku, ale ja zastąpię to, że w tym domu, którym jest ziemia, tak, mówimy prawdę, popełniamy błędy, mówimy przepraszam, dajemy drugą szansę, lubimy się bawić, wybaczamy, jesteśmy cierpliwi i kochamy. I tego Wam, kochani, życzę, żeby to zawsze było w naszym życiu. Tak na zakończenie. Dobrze, dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.